Mam na imię Andrzej. Od 16 lat pracuję na czarno w winnicy pańskiej. Tego czasu nie zamieniłbym na żaden inny. Nie zawsze byłem grzesznym chłopcem. Miałem swoje pasje, które nie zawsze były do pogodzenia z miłością do Chrystusa. Jedną z nich była pasja sztuk walki. Mimo że od najmłodszych lat stawałem przy ołtarzu ze złożonymi rękoma, to przychodziły takie momenty, gdy te same ręce, które były złożone przy ołtarzu, zaciskały się w pięści. Wtedy zrozumiałem, że w swoim życiu muszę zawalczyć o coś innego. O to, żeby odnaleźć prawdziwy sens swojego życia. Był taki moment, kiedy podjąłem walkę duchową. Zacząłem każdego dnia sięgać po Pismo Święte i w nim odnajdywać światło. Nie zapomnę fragmentu z 5 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy po cudownym połowie Piotr pada Jezusowi do nóg i mówi do Niego: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I wtedy w sercu słyszałem słowa, które Jezus mówił do Piotra: nie bój się. Nie bój się własnej niedoskonałości, słabości, grzechów. Nie ufaj własnym zdolnościom i siłom. Zaufaj. Jeżeli chcesz swoje życie przeżyć twórczo, uczyń z niego dar dla drugich. Może kapłaństwo to twoja droga. Nie bój się. Zaufaj. Pójdź w ciemno.